16 maja, godzina 16:30, troszeczkę wcześniej niż zawsze. Witamy i zapraszamy serdecznie na kolejny program z cyklu Droga do Tokio. A są z Państwem Aleksandra Konieczna, Piotr Głajewski. Mamy kolejnego gościa, mamy kolejną dyscyplinę sportu, ale zanim przejdziemy do rozmowy, no to sprawdźmy te przygotowania naszych sportowców do Igrzysk Olimpijskich, no bo wiemy, że na wielu arenach sportowych ta wiosna dosyć gorąca, jest dużo wyników, dużo nazwisk ludzi, w których upatrujemy szanse na medale olimpijskie. No to przejdźmy do lekkiej atletyki, do królowej sportów, bo tam dzieje się kolejny meeting, tam dzieją się kolejne zawody, u nas w Polsce, w Warszawie, no i patrzymy na wyniki polskich sportowców, patrzymy na kogo możemy liczyć się w sierpniu w Tokio. Na pewno wielu kibicom kamień spadł z serca po zobaczeniu wyniku, który uzyskał Paweł Fajdek, bo to wczoraj rzut już ponad 78 metrów, a pamiętamy, że początek samego wykonania Pawła był bardzo słaby, najsłabszy od lat. Już pojawiły się głosy, że będzie problem w Tokio właśnie z występem naszego mistrza świata. No ale Paweł, myślę, rozjął te wątpliwości, ponieważ jego rzut to już jest drugi wynik na świecie, ale też pierwszy wynik w Europie, więc powoli zaczynamy piąć się na tych listach w konkurencjach technicznych. Też wczoraj bardzo dobrze zaprezentował się Michał Haratyk. Pamiętajmy, że to jest początek sezonu, a Polak pchnął 22:17, co jest oczywiście najlepszym wynikiem w Europie. No ale na świecie jest dopiero czwartym wynikiem, bo wiemy, że mamy tych trzech fantastycznych Amerykanów, z których każdy może pchać w okolicach 23 metrów, ale jest to niewątpliwie taki początek, który powinien pozwolić Michałowi włączyć się do walki o medal w tej konkurencji, a przed Amerykanami podkreślmy jeszcze trialsy, czyli te ich wewnętrzne eliminacje, gdzie też część zawodników może odpaść. No właśnie, bo Joe Kovacs 22:72, Ryan Crozier 22:69, tutaj panowie są bardzo blisko, troszeczkę Darrell Hill odstaje 22:34, to już wynik zbliżony do naszego Michała Haratyka, troszeczkę lepszy, no ale raczej ta pierwsza dwójka, typujemy, że tutaj będzie walczyła i to z nimi Michał Haratyk może się zmierzyć, natomiast potem gdzieś reszta stawki, no bo tutaj widzę jeszcze Sinanewicza, widzę Walsha z Nowej Zelandii, to już są wyniki poniżej 22 metrów, więc ta czwórka zdecydowanie odjechała. Tak, ta czwórka odjechała, ale też pamiętajmy, że Walsh pchał już niemal 23 metry i tutaj też warto podkreślić, że wynik Michała Haratyka dałby medal każdej mistrzowskiej imprezy poza ostatnimi mistrzostwami świata w Doha, gdzie ten poziom był naprawdę niesamowity, więc też zobaczymy, czy i w Tokio będziemy mieli taki rekordowy konkurs w pchnięciu kulą. No dobrze, a przejdźmy na moment na bieżnię, no bo tutaj też działy się ciekawe rzeczy interesujące dla nas i także rekordowe. No tak, Pia Skrzyszowska, czyli zawodniczka, która tak fantastycznie pobiegła w sztafecie 4x100 metrów podczas World Relays. Ona tą sztafetę zamykała, wtedy Polki walczyły drugie miejsce. Pia pobiła swój rekord życiowy na 100 metrów i pobiegła 11:37, co już jak na płotkarkę jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Wróciła też do rywalizacji chociażby Kamila Litwinko, która najwyżej skoczyła od 2019 roku, bo 1:94 to już jest wynik, który pokazuje, że Polka powinna liczyć się w walce o Igrzyska Olimpijskie, a później może też o finał tej imprezy. Tak, a wracając jeszcze tylko na moment do tego rzutu młotem, warto podkreślić też Wojciecha Nowickiego, 77:80, on także będzie walczył, myślę, no może włączy się o walkę, no o medal, mamy taką nadzieję, chcielibyśmy bardzo obejrzeć dwóch Polaków w kolejnej dyscyplinie, którzy nam walczą o medal. No właśnie, przede wszystkim jakie te plany jeszcze mogą być, no bo czasu coraz mniej, a my tak naprawdę zastanawiamy się teraz chyba szczególnie, jeżeli mówimy o lekkiej atletyce, nad wyglądem naszej sztafety 4x400, dlatego że po halowych mistrzostwach Europy, po tych mistrzostwach sztafet, to nie wiemy nic w tym sezonie, bo Matusiński bardzo tym składem rotuje i tak naprawdę nie ma tych najbardziej doświadczonych zawodniczek często, są młode i pytanie, czy te młode finalnie nie wygryzą starszych zawodniczek przed igrzyskami. No, myślę, że jeszcze to może być taki ostatni taniec, te igrzyska w Tokio dla wielu naszych, powiedzmy, otwarcie gwiazd lekkiej atletyki, bo jednak Justyna Święty, Małgorzata Hołb, Patrycja Wyciszkiewicz czy Iga Baumgart, jeżeli będą w swojej życiowej formie, to powinny być jeszcze szybsze od naszych młodych, schodzących aniołków Matusińskiego, no ale oczywiście cieszy nas to, że mamy tak silny skład, tak dużą reprezentację i tak ogromne zaplecze. Pamiętajmy, że igrzyska to też eliminacje, w których trzeba biegać bardzo szybko. To
też eliminację sztafety mieszanej, więc im więcej tych zawodniczek do Tokio w bardzo wysokiej formie poleci, tym zdecydowanie dla nas lepiej. Pamiętajmy, że Matusiński powiedział, że jest gotów nawet aż 9 pań zabrać ze sobą do Tokio, czyli ten skład będzie naprawdę szeroki. Będziemy na to patrzeć do końca, będziemy się na pewno emocjonować wyborem tego składu. No a tymczasem przenieśmy się na parkiety siatkarskie, bo tutaj sparingi z Belgami. Bardzo ważne, pierwsze na zgrupowaniu biało-czerwonych, wygrane oba 4-0. Dosłownie nasi siatkarze roznoszą Belgów. Jest bardzo wysoka forma, no i Vital Heinen musi kogoś usunąć z kadry, no bo ta kadra jest za duża. Na razie 18 zawodników, którzy będą typowani na Ligę Narodów. Ligę Narodów, która będzie też dla nas bardzo ważna, bo to troszeczkę turniej niejako, no, z dużą wagą co roku, ale w tym momencie, kiedy on jest tuż przed igrzyskami tak naprawdę, no to będzie taki test, takie sprawdzenie. No a mamy skreślonych m.in. Dawida Konarskiego, Artura Szalpuka i Bartosza Kwolka. To były fundamenty, szczególnie Dawid Konarski, jeżeli patrzymy na to nazwisko. To są zawodnicy, którzy przecież reprezentowali nas na Mistrzostwach Świata, nie pojadą do Tokio. No tak, no jest to niewątpliwie po raz kolejny, podobnie w przypadku Aniołków, pokaz tego, że mamy naprawdę silną reprezentację i tak naprawdę ikony i zawodnicy, którzy być może w innej reprezentacji w Tokio by spokojnie się znaleźli, w Polsce do tej reprezentacji nie trafią. No po prostu pokaz siły i tylko trzeba życzyć Heinenowi, żeby te wybory były jak najbardziej trafne. No dobrze, no to chyba czas zaprosić Państwa na rozmowę, którą dzisiaj przygotowaliśmy. Ola, mamy kolejnego gościa i przede wszystkim kolejną dyscyplinę, taekwondo olimpijskie na antenie Radia Golf w programie Droga do Tokio, kategoria wagowa, bo to bardzo ważne w tych sportach walk, żeby pamiętać o kategoriach wagowych, do 57 kg nasza bardzo zdolna młoda zawodniczka, która podobnież może osiągać wielkie sukcesy. Zapraszamy w takim razie na rozmowę Patrycję Adamkiewicz i Aleksandra Konieczna. Rozpocznijmy więc od tego, co zdarzyło się niedawno, bardzo pozytywnego wydarzenia w Twojej karierze, czyli kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Ty do tego turnieju kwalifikacyjnego przystępowałaś jako jedna z kandydatek do awansu, no ale o tym, czy pojedziesz na Igrzyska, decydowała Twoja walka w półfinale. I tam Finkę Mikkonen pokonałaś bardzo wyraźnie, bo 32-0. I powiedz nam, jak ten cały turniej, a zwłaszcza ta walka, wyglądały z Twojej perspektywy. Tak, zgadza się wszystko. W czasie całego turnieju odbyłam 3 walki. Pierwszą z dziewczyną z Mołdawii, drugą z dziewczyną z Włoch i trzecią właśnie dziewczyną z Finlandii. Turniej jest tak organizowany, że z każdej kategorii wagowej wchodzą 2 pierwsze osoby, czyli finaliści. Później finał nie był rozgrywany i po prostu finaliści byli uznawani za pierwsze miejsca i później był robiona walka o trzecie miejsce. Ja tak generalnie do tego turnieju nie chciałam sobie tak za bardzo w głowie mieszać i, że tak powiem, taką presję też sobie nie chciałam dodatkowo robić z tym, że byłam z numerem 3 rozstawiona. Ja po prostu pojechałam tam, żeby zawalczyć jak najlepiej i dać z siebie jak najwięcej. No wiadomo, im ktoś jest wyżej w rankingu rozstawiony, to trochę ta drabinka trochę też ułatwia, bo na przykład numer 3 nie spotka się wcześniej niż w finale z numerem 1 i to jest tak właśnie już z góry założone. Dzięki takiemu rozstawieniu ja też jakby wcześniej wiedziałam, z kim mogę się spotkać w tych walkach. I właśnie ostatnie 2 tygodnie były poświęcone na taką typową taktykę i zaznajomienie się z tym, co robią te przeciwniczki, żebym też właśnie później w czasie walki wiedziała, co na nie robić. No właśnie, a powiedz nam, bo w momencie, kiedy zadebiutowała na Igrzyskach Olimpijskich jako konkurencja taekwondo, to ty miałaś de facto 2 latka, bo to były Igrzyska w Sydney. Więc skąd w ogóle u ciebie pomysł, żeby akurat zająć się tym sportem? Szczerze powiem, przygody z taekwondo rozpoczęłam tak całkiem przypadkowo, bo właśnie w tym samym czasie uczęszczałam na lekcje gry na pianinie i moja mama stwierdziła, że pianistka powinna mieć dobrą postawę, że powinna być prostowana. No i oprócz tego ja zawsze byłam takim dosyć ruchliwym dzieckiem i akurat w mojej miejscowości został utworzony klub taekwondo i mama stwierdziła, że to jest właśnie coś dla mnie. I zaprowadziła mnie na pierwszy trening, poszłam razem z siostrą właśnie i bardzo mi się spodobało.
Wtedy to nawet nie wiedziałam, że te zawody, znaczy w sensie, że ten sport jest sportem olimpijskim i na początku traktowałam to po prostu jako zabawę, a z biegiem lat przyszły te pierwsze sukcesy i stwierdziłam, że igrzyska to jest impreza, do której będę dążyć i to było takie wielkie moje marzenie i bardzo się cieszę, że udało mi się je spełnić. No właśnie, samo taekwondo. Gdybyś miała naszym słuchaczom, być może też osobom, które nigdy się nie zetknęły z tą dyscypliną, wytłumaczyć tak naprawdę, na czym ona polega i co też ją odróżnia od tych innych sportów walki dość popularnych. Taekwondo jest taką sztuką walki, gdzie używamy tylko nóg. Zdobywamy punkty poprzez kopnięcia na tułów i na głowę naszego przeciwnika. To, co odróżnia od innych sportów, może to, że mamy po prostu, że mamy system elektroniczny, więc tak naprawdę sędziowie nie przydzielają nam punktów, tylko my musimy w odpowiedni sposób i odpowiednią siłą uderzyć naszego przeciwnika w brzuch albo w głowę. I później system właśnie automatycznie nam zalicza te punkty. Na brzuch zdobywamy punkty 2, na głowę są 3 punkty. Za techniki obrotowe analogicznie jest właśnie o jeden punkt więcej, że na brzuch są 4, bo generalnie za jedno kopnięcie dostajemy 2 punkty, czyli dostajemy jakby dodatkowe punkty 2. Czyli na brzuch z kopnięcia obrotowego są 4, a na głowę 5. Walka trwa 3 rundy po 2 minuty, minuta przerwy między rundami. I po prostu wygrywa ten zawodnik, który po skończonej trzeciej rundzie uzyska więcej punktów, a jeśli jest remis, to jest rozgrywana dodatkowa czwarta runda i ona trwa minutę i to jest tak zwana złota runda, bo kto pierwszy trafi, ten wygrywa. No tak, wasz też sport jest bardzo kontuzjogenny, jest dość niebezpieczny. Powiedz nam, bo wy też zakładacie dość dużo ochraniaczy do waszej walki. Tak, mamy tak naprawdę ochraniacze na wszystkie części ciała, więc jesteśmy dobrze zabezpieczeni. Oprócz tego mamy również szczękę i kask, który chroni naszą głowę przed tymi kopnięciami. Mamy wielki ochraniacz na brzuch, to się nazywa hogo. Dlatego jak się kopiemy, to nie odczuwamy aż takiego bólu. Mamy właśnie też ochraniacze na przedramiona, na ręce, na piszczele, na stopy oraz na krocze, więc tak naprawdę jesteśmy dobrze zabezpieczeni i bez problemu możemy kopać z całej siły swoich przeciwników. No właśnie, ale też musimy wspomnieć o tym, co dzieje się teraz wokół nas. Cały czas trwa pandemia koronawirusa i u was taekwondo już przed rokiem kwalifikacje olimpijskie dosyć nagle zostały przesunięte, odwołane przez tą pandemię, też igrzyska przesunięte. I powiedz nam, jak ty się w tym wszystkim odnalazłaś? Jak pierwszy raz usłyszałam to, że nasze igrzyska, są właśnie tak niepewne oraz to, że nasze kwalifikacje zostały odwołane, no to był to dla mnie, nie ukrywam, wielki szok, bo przygotowywałam się już dosyć długo do tych kwalifikacji i wiele też do nich poświęciłam. No i później jak odwołali te kwalifikacje, no to tak naprawdę nikt nie wiedział, czy oni je przesuną na za miesiąc, czy na za pół roku, czy za ile i tak byśmy tak naprawdę cały czas w niepewności. No i właśnie trzeba było być również cały czas w gotowości. Pierwsze 2 miesiące to centralne ośrodki sportu były zamknięte, więc każdy z nas trenował tyle, ile mógł w domu. Później właśnie zostały otwarte COS-y, więc od czerwca 2020 tak naprawdę byłam cały czas na zgrupowaniach, bo nikt nie wiedział, kiedy te kwalifikacje będą. Pierwszy termin był na grudzień ustalony, później był na styczeń, a finalnie skończyło się na maju, więc tak naprawdę ponad półtorej roku się przygotowywałam do tych zawodów. Po prostu starałam się jak najlepiej wykorzystać ten czas i każdy trening. Mieliśmy również parę zgrupowań zagranicznych i zawsze z każdego chciałam wynieść jak najwięcej, więc to był mój turniej właśnie docelowy jak na razie i szykowałam się na ten turniej, a teraz no to wiadomo, będę chciała jeszcze więcej siebie dać i ja już od przyszłego tygodnia również
na zgrupowanie wyjeżdżam, więc ten cykl przygotowań będzie jeszcze dłuższy. No ale tak naprawdę to są 2 miesiące, a nie rok, tak jak na przykład inne kontynenty, one zdążyły zrobić kwalifikacje w tamtym roku, więc oni mieli ten czas jakby dłuższy, a u nas to akurat tak wyszło. No właśnie, ale ty już masz przepustkę do Tokio, więc powiedz nam, czy ty już wiesz, jak będzie wyglądać kwestia szczepień przed startem igrzysk? Dokładnie jeszcze nie wiem, ale dostałam informację, że każdy uczestnik igrzysk będzie miał zapewnione szczepienie i po prostu czekam na dalsze informacje. No właśnie, ten rok to są i dla ciebie kwalifikacje olimpijskie, no ale też już było trochę tych międzynarodowych startów, bo były już Mistrzostwa Europy, są już Puchary Świata, czyli niejako do tej normalności po tej przerwie wracamy. I powiedz nam, co właśnie o twojej formie powiedziały też już tobie te pierwsze międzynarodowe starty, właśnie czy w Europie, czy też Pucharze Świata? Pierwszy swój start po takiej długiej przerwie był w październiku, były to Mistrzostwa Polski Seniorów. A pierwszy zagraniczny start odbył się w grudniu. W tym roku również mieliśmy właśnie Puchar Świata w Turcji i w Bułgarii. Po prostu każdy ten turniej pokazywał mi, nad czym jeszcze muszę popracować, co muszę dopracować, w którym miejscu tak jakby stoję, jak z tą formą również wyglądam. Więc tak naprawdę te wszystkie starty były takim sprawdzianem dla mnie. No nie ukrywam, że po zdobyciu złota w Turcji, Pucharu Świata, tak uwierzyłam jeszcze bardziej w swoje umiejętności i w to, że ja mam szansę dostać się na igrzyska, że nie odstaję, że po tym roku przerwy wróciłam na te turnieje, po prostu, no, że wróciłam z wysoką formą. I wiedziałam, że ten rok przepracowany to po prostu nie poszedł na marne, więc ja po tych turniejach wiedziałam właśnie, co jeszcze muszę poprawić i jak wygląda ta sytuacja. I akurat też mi się udało zawalczyć parę walk z dziewczynami, które również były na tych kwalifikacjach, więc też chciałam jakby zobaczyć, jak jestem przy nich, jak stoję przy nich z formą. No właśnie, ty już o tym wspominałaś, mówiąc o turnieju kwalifikacyjnym, że tam przed już samym startem też dużo analizowaliście pod kątem taktycznym. I powiedz nam właśnie, jak dużą rolę taktyka odgrywa w taekwondo. Jak wy się szykujecie do takich walk, kiedy już wiesz na przykład, że z tą i tą zawodniczką możesz się spotkać? Taktyka w taekwondo odgrywa według mnie bardzo ważną rolę. Tak naprawdę każdy przeciwnik jest inny. I z każdym ta walka wygląda inaczej. U nas nie ma takich stałych sekwencji, tylko po prostu wszystko zależy od przepływu walki, od wyniku, jaki mamy właśnie na tablicy, od naszych dyspozycji i po prostu na każdego zawodnika trzeba wcześniej przeanalizować go i trzeba wcześniej ułożyć taką taktykę i najlepiej właśnie oglądać walki, jak nasz przeciwnik przegrywa, bo wtedy wiemy, w których momentach on traci punkty, gdzie na przykład nie trzyma bloku, albo którą nogą stoi z przodu. I to tak naprawdę trzeba było przeanalizować bardzo dużą ilość dziewczyny i generalnie w pierwszej kolejności te dziewczyny, z którymi wiedziałam, że mogę być w połówce, jeśli chodzi o rozstawienie. No i po prostu każdy trening taktyczny to było typowo działanie pod jakąś przeciwniczkę. No właśnie, no w tym też pomaga ci bardzo mocno twój trener, sztab szkoleniowy. Powiedz nam, jak to wszystko jest zorganizowane w tych twoich przygotowaniach też do Tokio? Ja generalnie spędzam bardzo dużo czasu na zgrupowaniach i na zgrupowania jeżdżą z nami trenerzy kadrowi oraz tacy trenerzy wspomagający, którzy właśnie jak trener kadrowy nie dostrzega naszych błędów, no to zawsze ktoś nowy, kto wejdzie, to zawsze coś doradzi nowego albo przytrzyma nam packi albo tarczy właśnie. Współpracuję z trenerem przygotowania motorycznego również tutaj z mojego klubu z Warszawy. Oprócz tego, jak jestem pomiędzy obozami w Warszawie, to zawsze przychodzę na trening mój klubowy, żeby potrenować z moim trenerem klubowym również, no bo nie ukrywam,
odkąd jestem w seniorach, no to mój trener więcej wie też, co ja robię i nad czym jeszcze muszę poćwiczyć, i później całą tą jakby wiedzę od trenera klubowego później wykorzystuję na treningach, na zagrupowaniach. Mam też dużo osób do trenowania, jeśli chodzi o treningi, więc każdy też każdemu pomaga i stara się po prostu czasami wcielić też tą rolę naszego przeciwnika, żebyśmy też mieli takie odwzorowanie identyczne jak w czasie walki. No właśnie, ale obok tego przygotowania, powiedzmy fizycznego, jest też takie przygotowanie mentalne. I powiedz nam, czy ty na przykład pracujesz z psychologiem, czy masz jakieś swoje sposoby na odstresowanie, takie przygotowanie psychiczne do kolejnych walk? Tak, ja współpracuję z panią psycholog. Mam swojego właśnie prywatną panią psycholog. I zauważyłam bardzo dużą poprawę, jeśli chodzi o moje nastawienie do zawodów, do treningów teraz i jakie miałam też wcześniej. Bardzo mi pomagają te nasze spotkania, bo często było tak, że jak jestem na obozach, to też się łączymy online przez Skype'a. Oprócz tego wykonuję różne treningi takie wyobrażeniowe, treningi takie na relaksację, na rozluźnienie mięśni. Ja też również jestem osobą, która bardzo dużo książek czyta i zawsze w wolnej chwili czytam takie książki właśnie, biografie sportowców albo taki rozwój osobisty po prostu. I bardzo mi się podoba taka kwestia psychologii. Również moja siostra jest psychologiem, więc zawsze też z nią rozmawiam przed zawodami i mam to wsparcie też w ludziach, że tak powiem. No właśnie, wspomniałaś, że lubisz czytać dużo książek. No to powiedz, jaką książkę poleciłabyś naszym słuchaczom? Mogę polecić biografię Otylii Jędrzejczyk. Naprawdę. Przeczytałam ją chyba w 2 dni. Bardzo mi się podobała i bardzo, bardzo mnie zainspirowała i pokazała, że tak naprawdę każdy sportowiec ma bardzo podobne życie do siebie i wiele również trzeba poświęcić i Otylia również wiele poświęciła. Ona również studiowała na tej samej uczelni co ja, więc jak opisywała te budynki tutaj, po których ja również chodzę, no to naprawdę bardzo z przyjemnością mi się to czytało. No właśnie, bo ty łączysz też starty sportowe ze swoją nauką. Jak ty to wszystko, powiedzmy sobie, układasz? Ja takie życie prowadzę już od 6 klasy, mogę tak powiedzieć, bo odkąd zaczęłam jeździć na zgrupowania, no to wiadomo, opuszczałam tej szkoły dosyć dużo, ale zawsze miałam wsparcie w moich kolegach z klasy albo w nauczycielach i również w rodzicach. Aktualnie jestem na 4. roku studiów na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Oprócz tego mam również indywidualną organizację studiów i należę do Narodowej Reprezentacji Akademickiej. Jest to program, który ma za zadanie właśnie pomóc takim sportowcom, studentom w godzeniu sportowej kariery oraz naukowej. No, nie ukrywam, że teraz przez to, że mam zajęcia online, jest mi zdecydowanie łatwiej wszystko godzić, bo gdziekolwiek jestem, czy na zawodach, czy na zgrupowaniach, czy na obozach zagranicznych, no to zawsze mam taką możliwość połączenia się na te zajęcia. Ale też mam takich bardzo pomocnych i wyrozumiałych prowadzących, więc naprawdę daję radę i całkiem dobrze mi to idzie. A tak jeszcze wracając do kwestii sportowych, no dla ciebie Tokio to będzie pierwszy olimpijski start. Wiemy, że trochę specyficzny, bo jednak bez kibiców, bez tej międzynarodowej publiczności, ale powiedz nam, jak sobie w ogóle wyobrażasz ten start w Japonii? Ja mogę powiedzieć, że raz już byłam na Igrzyskach Olimpijskich, tylko że to były młodzieżowe igrzyska w 2014, więc tak naprawdę podejrzewam, że jeśli chodzi o tą całą organizację, będzie to bardzo podobne do tych młodzieżowych. No wiadomo, że teraz to jest mega ważna impreza i mega wielka, ale
po prostu staram się do tego też tak podchodzić jak do takich typowych zawodów i no, nie mogę się też również doczekać tego wszystkiego, jak to będzie wyglądało. Wiem, że nie będzie publiczności i pewnie te wszystkie obostrzenia tam będą bardzo ściśle przestrzegane. No po prostu nie mogę się doczekać tych zawodów, ale też w klubie mamy dwóch olimpijczyków i czasami oni opowiadają, jak to tam było na igrzyskach, więc potrafię sobie to w miarę wyobrazić. No właśnie, do Tokio już bardzo blisko, to jest trochę ponad 2 miesiące, więc powiedz nam przede wszystkim też, jak u Ciebie kwestie zdrowotne, czy nie masz jakichś problemów, bo wiadomo, że tutaj zdrowie będzie najważniejsze w tych przygotowaniach. Tak, zdrowie jest bardzo ważne, zwłaszcza w sporcie. Ja na szczęście nie mam problemów ze zdrowiem, bardzo rzadko choruję. Nigdy też nie miałam aż tak bardzo poważnych kontuzji, więc mam nadzieję, że to się będzie tak dalej utrzymywać i po prostu będę o siebie dbała najbardziej i no tyle, ile potrafię. Ale nie mam problemów, jeśli chodzi o zdrowie. Mam silny organizm. Dobrze, to na koniec poproszę Ciebie o uzupełnienie kilku zdań. Ja Ci podam początek i uzupełnij proszę krótko te zdania. Dobrze. Jeśli nie taekwondo, to co? Gimnastyka artystyczna. Kiedy myślę Tokio, to co myślę? Miasto i kraj, w którym jeszcze nigdy nie byłam. I że to będzie wielka przygoda. I ostatnie zdanie na igrzyska. Jadę po co? Oczywiście po medal. No i myślę, po że... jak największy wynik. Tak, no i myślę, że i ja, i nasi słuchacze właśnie tego powinniśmy Ci życzyć. Ty już kiedyś powiedziałaś w jednym wywiadzie, że chciałabyś być kiedyś mistrzynią świata i mistrzynią olimpijską. No i myślę, że tego pozostaje nam Tobie tak naprawdę życzyć przed startem w Tokio. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu bardzo uprzejmie za to, że byliście z nami w kolejnej drodze do Tokio. Wybija godzina 17, czas więc na studio Multigol. Taka rozgrzewka, Maciek Piotrowski i goście, a za sekundkę Multigol, czyli tak naprawdę wszystko, co dzisiaj czeka nas w Ekstraklasie. Ostatnie kolejki tejże Ekstraklasy, dokładnie 8 meczów naraz, transmitowanych z różnych stadionów na antenie Radia Gol. Będą gongi, jeżeli padnie bramka. Będzie się naprawdę dużo działo, bądźcie Państwo gotowi, no bo emocje są wielkie. Będziemy się łączyć z różnymi komentatorami, z różnymi stadionami, a my zapraszamy oczywiście za tydzień. Za dzisiaj dziękuję Państwu. Piotr Majewski i życzymy miłej i przyjemnej Ekstraklasy.